In a time of national crisis, we need a commander-in-chief willing to kick politics right in the balls. Hey, Kinsey, you wanna fuck? The war for humanity rests on the shoulders of the saints. Hail to the motherfucking chief. Cóż. Dara, gdzie jesteś? Dobra, cześć wszystkim, ja jestem Krystian, ze mną jest Szymek. Szymon. Drugi odcinek Saints Row 4, tak? I jedziemy z misją, tak? Zajebiście te chuje w tych wozach. Dara, chodź, jedziemy. Z czym? Czas zwiększyć tempo. Tak. Data clusters seem to be loose bits of code left behind by the simulation for some reason. I've only been able to locate a small amount right now. Ale ten odcinek będzie nieco krótszy. No, dużo krótszy. Będzie mniej filmików, więcej gry. Tak. Dobra, ale... 20 minut max. Kinsey, why are you sending me after these things? Where exactly are they? I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like... Gdzie jesteś, Krystian? There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact location, but I marked the general areas. Aha. Okay. Gaz. Kurde. A zrobiłeś misję poboczną? To wiesz, z którą... Watch your proximity meter to see if you're getting closer to the cluster, or farther away. No, wiem, gdzie jest. Tutaj z tym, z tym ciulem. A czy nie, misja poboczna. Misja poboczna teraz mieliśmy z tymi, no, kupić coś w tym, w sklepie i... Ja się tylko ubrałem. Ty podpierdoliłeś mi te. Ja nie mogę tego drugi raz użyć, ja pierdzielę za ich. A czy, co, klastra? No, klastra nie podpierdoliłeś. A czy klastry to teraz mamy, są wspólne, akurat te dwa. Aha. Kinsey, you gotta sing this with me. No, I don't think so. Come on, I'm gonna let you be the cat. Not gonna happen. We come together, cause come on, now your turn. Come on. And you know it ain't fiction. Come on, sing it. No. Kinsey, that's an order. You're president. Fuck that. See, this is what I'm gonna let you. America, hell yeah. A, gdzie on tu był? Iś! Przejechał mi idiota. Spierdalaj, dobra, mam pomysł. Co ześ, co zrobił, że ha ha ha. O kurde! Ma skrwiel za swoje. How is it amazing? It seems that anything that broke the rules of simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. Holy shit! I actually kind of understand that. Holy shit! But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Nope, never mind. You're talking gibberish again. Ugh, it's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Now we're talking the same language. Super. So, three of these enough? Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Cholera, innego klucza nie mogę znaleźć. Data thingies... clusters. Fine, clusters. If they can be so useful, then why isn't Zinyak sending his people out to collect them? Why would they need them? Give his people a boost or something? I don't know, you're the one who says they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! But what about keeping us from... You know what? Never mind. I'm just gonna accept this and move on. Ty jestem boż zadryptować. Pożyczam. A rozwaliłem płot. O, tam widzę jakiś klaster, ale to nie jest nasz chyba. Gdzie on może... Aha, tam jest.
Shit, Zinyak destroyed my apartment? Ugh. That place should have been condemned a long time ago. Condemned. Ugh, it's an ugly word. It had character. That should be enough. Let's see what I can do here. Check your hub. Okay. O. Masz te plastry? Hub menu. Moce. Super sprint. I jeszcze super skok. I jeszcze cash. Jeszcze cash chciałem. Ha, jestem bogaty, mam 54. Stanąłem w środku samochodu i po środku blachy. Spoko. Dobra, jedziemy. Koksem. What am I supposed to do? The code says you can jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump? Shit. Okay, try focusing on charging your jump. That should get you higher. Serio, ja już jestem przy trzecim tym. How the hell am I supposed to jump up that? Try pushing off from the wall each jump. I can climb walls? Ja już zasuwam. Ja musiałem się chwilę ogarnąć. Same difference. This time I've moved the buildings apart. Try making that jump. A ja gdzie się tam krysant drzesz? Yeah. A już właśnie. Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. Come on, you gotta be joking. Just try shit, it. Shit, 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 spadam, spadam zajebiście. O, skurwa. Serio, ja już to przeszedłem. Grałeś ostatnio nieco więcej niż ja. No dobrze, powiedzmy, ale... Shit, znów spadam. Ty też już to przeżegarnąłeś. O, teraz jest wyścig, jak ja tego nie znoszę, wyścigów na tym, na super speedzie. A z czym? Wyścigów na super speedzie i super jumpie, to są takie wkurzające, się nic nie ogarnia. No. Tu nieco przesadzili. To jest taki ten, program, to jest ten, wypalanie szlaku z poprzednich części, z tym, że tutaj jest na piechotę. Prawie Need for Speed. Spierdalamy. Raz, dwa, trzy, go! Why is all this stuff here anyway? Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. And that means something to me? It means the simulation doesn't like it, and we're able to control the area. Sounds simple enough. It did the first time we said it too. You know I love it. Wise. Whoa. Jerzy, nie daj za terenocy. A jak mi walnął samochód. Aha, frajer, byłem pierwszy. O skurwa, gdzie mam iść tam? Nie ma chujowe wsi. Shit, do góry mam iść. Złoto! Jest mod! Nie ma upierdalania. Nie ma upierdalania się. Ale faktycznie, ja miałem dobry start, gorszy koniec. No wiesz, ja miałem słaby start, dobry koniec. Ale w sumie yes. Udało się nam skończyć na złocie. No. Okej, okay, jedziemy. I co teraz będziemy robić? Teraz ten, musimy zobaczyć, czy skończyłeś tą misję poboczną i potem robimy główną kolejną, bo tutaj chyba zdaje się, że nie będziemy... A nie, mamy jakieś dwie misje. To są nowe ulepszenia, ale to musimy pozbierać klastry. Może sobie właśnie, może sobie teraz pozbieramy nawet. Ha, dobra. Będziemy robić tą misję z tymi. Z wieżą. Ale to wpierw trzeba pozbierać klastry na super jump i... A czy na większy skok i na... Gdzie ty, Krystian, jesteś do cholery? Ja na razie zbieram klastry, a co? Dobra. Woohoo, yeah! O, już dzięki za jednego. Czyli nie ma już lotu, faktycznie lot jest zajebisty. Przeskoczyłem klaster.
Ale raz, ale w kooperacji gra się wiele łatwiej. Dobra, to idziemy w dwóch różnych kierunkach. Coś znalazł, jakiś kolekcjonerski okaz? Nie wiem. Woohoo, yeah! Shit. 8. Nie, tu jest słaby dostęp. Jakiś łatwiejszy znajdziemy. Czekaj, a jak ja sobie zrobię, to ty będziesz miał tyle samo wciąż? Nie wiem, szczerze. Czy my chyba razem kupujemy ulepszenie. Dobra, ja kupuję teraz super skok sus w powietrzu. Kupiłeś? Ej, u ciebie też jest? A co? Sus w powietrzu. Zaraz muszę zacząć. A, jest, faktycznie. To spoko. Okej, okay, teraz chyba... Zobacz 15. Ja mam już 13. 13 masz? No. Jak? A masz sus w powietrzu? Czekaj. No chyba tak. No to nie, to jak masz 13, to nie masz. No to ile ty masz? Ja mam 3. Aha, to ja mam oddzielnie. Pewnie coś mi się popierdoliło. Ja mam teraz 4. A zbieramy razem, wydajemy osobno. No. Znaczy to zbieranie razem i oddawanie osobno jest nieco głupie. Ułatwia, powiedzmy, grę i każdy może pójść swoją tam ścieżką, jaką tam sobie chce. No tak, ale jeden może wydawać, bo jeden może gówno robić, mało to zbierać, a drugi może zapierdalać i ten, co gówno robi, może mu podpierdalać i tak. A czy... Co jak dla mnie zajebistym rozwiązaniem. A czy jeden tu się tak jakby klaster liczy za dwa dla nas obu, co nie? Aha, no tak. Jo, pierdziele. Aha, ja sobie prędkość dokupiłem i zasuwam. Nie, ja muszę sobie kupić ten szybowanie i jeszcze skok w wysokości 2. Klastry są tyle fajne, że jest bardzo dużo i je się bardzo szybko zbiera. Więc to nie jest takie uciążliwe. I przy okazji można sobie poćwiczyć parkurowe umiejętności. No tak, w rzeczywistym świecie. A czy w tej grze w sensie, bo tutaj i jednak trzeba czasem poogarnić niektóre rzeczy. Okej, mam 15. Ile kosztuje ten lot? Ten szybowanie. Szybowanie 15. Aha. Ale musisz mieć wcześniej super sus w powietrzu. Tak? A sus w powietrzu ile kosztuje? 10. Spoko. Mam jeden klaster. No bo ja przed chwilą zarobiłem. Tobie. Już masz dwa. Sobie też. Sobie też. Ale tobie też. I nigdy cię tego nie zapomnę. O, już 21, lol. Szybko się zbiera. Czekaj, ile jest ten? Skok 2? Dyszkę. O, czyli zaraz.
Coś ci zrobił? Sorry, przypadkiem znowu. Maili mi się czasami tab ze Skype'a. Ha, dobra, już mam. Akceptuj. Okej. Dobra, tak. Lista ulepszeń, które powinieneś sobie kupić, to jest tak, sus w powietrzu, szybowanie oraz... Już mam! Wysokość, tak? Wysokość jeszcze nie mam. No to zbieramy teraz dla ciebie na wysokość. A bo ja sobie wziąłem prędkość razy dwa. Ja sobie chyba też właśnie będę brał teraz. Prędkość razy dwa jest bardzo przydatna. Przydaje się, poziom ten trzeci. To jest raz, poziom prędkości, tak powiem, dodatkowy. A ja mam na innym save już trzeci. Czyli trzeba zbierać plastry. Ile mam już? Aż 6. 7. 7? Może być. Tam jest. Shit, nie doskoczyłem. A 29? Woo, yeah! 10. 10, dobra. 11 jeszcze zrobimy z mas. Ja super sprint prędkość. Okej, okay, ty dajesz teraz wysokość 2. Dobra. I jadę do ciebie, po drodze zbierając plastry. A gdzie ty jesteś? To jesteśmy niedaleko. No, zaraz będziemy ten, no, robić misję poboczną tą z tym zwierzą. Razem będzie nieco łatwiej. No. O, jesteś. Gdzie ty jesteś? Tu. A, ja wiesz, jak się łatwo wyminąć. Okej, dobra, to robimy misję poboczną zwierzą. Chodź. Włącz ją sobie. Czym? W misjach. Aha, dobra, ja już wypiekuj czas. Symulacja, instrukcja? Misje poboczne. Tam no, właśnie. Jest i zbadaj, modyfikacje. Zbadaj wieżę. Nie ma do o chuj. Trzeba pewnie jakoś inno zrobić. Jak, to jest misja... Zbadaj wieżę, dobra, mam. Symulowana instrukcja. Wejdź na szczyt wieży, dobra jest. Wow! Gdzie jesteś? Nie wiem, przeskoczyłem wieżę. Znaczy przeskoczyłem nie wieżę, tylko stopień pierwszy. Jestem już na pierwszym podejście. Fuck you! Shit, ja mam problemy z wyskoczeniem. Ja mam problemy z ogarnięciem. O, jest. A, może jakieś radio zapuścić. Reggae. Ja gdzie nienawidzę tej misji. Spierdolona. Ja ją lubię, bo jest dużo klasków. A jak każdy z nas aktywuje podwójnie, to... Shit! Znowu. Ale ja nie mogę dwa razy zdobyć tego samego, wiesz? Nie, niestety, ale... Kurde, brakuje mi tego, biegania po ścianach, bo później będzie. No to będzie o wiele łatwiej robić wieżę. Szybki jesteś, Krystian, ja dopiero tutaj jestem. What the fuck? Uż, chuj, spadam. Jedna z pani się piesków akurat leci. Nie ma chuja żadnych nowych w tym tygodniu. Shit. Ja pierdolę, gdzie mam tu iść? Aha.
Shit, dwóch platform nie przeskoczę. Za chuja. Jak jest masz wysokość czy tam super sprint, bieganie po ścianach, co nie? To czasem już się może zdać tak, że zrobisz całą wieżę bez wchodzenia na ani jedną platformę. Teraz się je tak optymalnie robi. Aktualnie wyglądam jak skończony noob. Ciągle ja spadam z tej wieży. Ja na nagraniu jak hardcore. A wiesz, że tam na samym dole masz ten, no, te panie się do ostatniego punktu kontrolnego w wieży? Wiem. Dlatego trzy razy z niego korzystam. O, ja już mam prawie sam szczyt. Cieszę się. Mogę na ciebie poczekać, jak chcesz. Nie, dzięki. Lepiej kończmy tą misję. A czy ty musisz ją skończyć osobno? Poboczne się nie robi razem, główny owszem. Tak. O, już jestem. No. Dobrze. To teraz co? Robimy tą twoją drugą poboczną, dobra? Moją poboczną? A czy no ty masz jeszcze tą modyfikację, tak? Nie zrobiłeś jeszcze. Jaką modyfikację? A nie, teraz zrobimy. Ale prezent zapierdalasz. Ja nieco z niższej stopnia skoczyłem i już niżej, szybciej spadam. A czy ja zaraz spadnę, bo mi się skończy zaraz wytrzymałość. O, mi też. Oh shit. Bullshit. Zdobywaj ją. Zajebiście. O, klastry. A i tak, Ryzan, jesteś 500 metrów przede mną. Że ja sobie teraz spadłem, ze klastry zbieram. I tak mam 33, także... Co teraz będziemy robić? Teraz mamy dalszą część tej misji, robimy ten, przekręt z ubezpieczeniem. Aha! O, shit. Jezu. Czyli najlepsze misje w tej grze. Ale pamiętajcie, nie powtarzajcie tego w domu. Takie przykre. I znów jadę z samochodem o nazwie Soczek. Serio, ty jeździsz w tej grze samochodem? No. Bo mi się wytrzymałość skończyła i to jest dosyć wkurwiające. Jak się ten zrobi niedługo misję taką jakąś poboczną, co nie? Będzie niedługo, to będziesz miał nieskończony sprint. No tak, nieskończony sprint. Ale Krystian, dopiero wtedy przestanę jeździć samochodem, jasne? A niedługo będzie ten. Możesz sobie kupić powiększenie wytrzymałości w ulepszeniach w hubie. Tak. To warto wiedzieć. Wow, gra mi zbugowało chwilowo. Był samochód i nagle go nie ma. Albo wyjeżdżają w parku. Skoki nie zabierają wytrzymałości. No, Kryzan, widzę cię. Dostań nitro. O, shit, zajebiście. O, znalazłem plastra. Zaraz będzie 40. Ja raz miałem 90. Potem odpaliłem ulepszania, co nie? I miałem 10. Nagle. Przepieprzyłem. Pewnie czarna magia. Nie, bo jak mnie na przykład z wysokości 3 kosztowała 60, to ja się nie dziwię. A czy nie, 30 kosztowała. Jak się to, Krystian, robiło? Najpierw trzeba wejść na górę na autostradę, bo tu są samochody. Aha. Które można by wpadać. A potem? A potem biegniesz, sprint i lewy myszy. Aha. Can't forget the pickles.
Why do I do this? Oh. Oh, this is Magnus. Oh, yeah. Let's make this one count. Oh. Potrącajcie mi samochody. Jest moc. Wow, ale lecę. Jak potrącony przez samochód. Policja mnie potrąciła. Tak ja. Oops, my bad. Ja cały czas jadę nad jednym autobusem i cały czas się o niego obijam. Cieszę się. To jest taka, farmienie. No shit, przez przypadek. Jezus, gdzie ja poleciałem? Faktury, oznak zachęcuję. Tak, udało mi się na jednym przelecieć całą autostradę. Za farmienie ubezpieczenia zdobywam adrenalinę. Wow! Shit. Jezus Maria, zaraz wlecę do wody. This is the worst seat. Move. Let's make this one count. Got you now. What are you gonna do if they die? Wow. Za 180 tysięcy mi się udało zdobyć. Ja mam za 240 już. 293, prawie 300. Au. Chodźmy. Musimy zrobić ten, złoto. Oj, ciężko może być. Gdzie? Tylko 200 tysięcy. Ile trzeba na złoto? Jeszcze 200 tysięcy. A pamiętaj, dopóki jest adrenalina, dopóki możemy robić właściwie co nam się ten. Dopóki możemy nabijać. Mhm. Jeszcze naprawdę niedużo. Shit, dlaczego samochody te pierdolone stoją? Jest! Złoto! Jest moc. Uff, udało się. Ale wygląda jakby to najmniej pierdoliła się tydzień. Wygląda ten, jak po imprezie, co nie? No tak dosyć ostry. Wiesz, taki po której podchodzisz do tego, do pana kibelka, klękasz przed nim i zaczynasz się zwierać, co było na imprezie. Ech. Wiesz, w sensie ten, no, jakie menu. Menu, tak. Z białych płynów. Opa, power. Po co to robisz? A co ja robię? O, pancerny chaos, oh yeah. So, you know how you like blowing things up? Well, I found you a tank already and waiting for you to go to town with. That way you can see just how much the simulation can take. Krystian, jeszcze raz włącz misję. Bo to ma mały problem z ludźmi.
Mamy dwa czołgi? No. Fajnie. To się rozdzielamy, tak? Chyba tak, nie ma sensu. Seriously? Mogę pierdolnąć wszystko, ale nie mogę przejść pierdolonego słupa. Zajebiście. Ty, przejechałem parę do równości, to... Już brąz, dosyć szybko. Ale z kolejnymi tymi. Jest teraz trudniej. No to wiem, ale i tak szybko. A wiesz, a na multi jest jeszcze trudniej, bo trzeba zrobić jeszcze więcej kasy niż na single. Ale to jest jeszcze więcej osób. Nie zawsze wychodzi łatwiej. No tak. Ale w teorii zawsze. W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką. A w praktyce jest. Tak. I co to jest cytat Einsteina? O, jest srebro. Ale mamy tylko pół na głowę. No, bywało mniej. A ja się zaczynam powoli rozkręcać. Już rozjechałem drugą parę drobności. Teraz miałem kombo 200. Bodajże ponad. Nawet 300. Mi się udało 130, więc... Cholera, wjechałem na jakieś przedmieście. Jest złoto, jest moc. Jeszcze 2 sekundy przed czasem, to kawał czasu. Fajne jest w tych miejscach pobocznych to, że tam musisz zrobić te akcje i raz, że za akcję dostajesz kasę i dwa, że jeszcze za misję. Krysian, ty grasz na tym? Na padzie? Nie. Tam się latają czasami przyciski spada, żeby naciskać. Tak, ale nie mam od tego pada. Nie, pad leży. A ty nie masz czasu podpiętego pada? A, czasem mam. Tak, który? No bo jak to je pokazuje, no to... No właśnie, ale mi się zdawało, że może to być jakiś błąd powodowany, że ty jesteś jeszcze na padzie. A czy ja chciałem być na padzie, ale sobie ten, bo na padzie mi się lepiej jeździ w Sandrowie, ale... Zapomniałem, że w tej części się nie jeździ samochodem. Znalazłem męską dziwkę. Co? Oraz Google R. Toalety. To jest bardzo fajne. Cash. Moc, co tam moc? Shit, policja. O, wysokość 2. Bieganie po ścianach będzie razem z 6 poziomem i ono będzie kosztować nas 15. No, na razie sobie zostawię. Który mamy właściwie ten level? 40. O, mamy 5 level. Słuchaj, to chodź, zrobimy ten jeszcze jakąś misję poboczną, żeby mieć level 6, to będziemy mieli bieganie po ścianach. Tak. Dobra. Już mamy 48 klastrów, to już nie jest źle. I będzie 50. A jak będzie 50, to będzie... A jakie mamy misje? A mamy tylko główną misję. To słuchaj, chodź zrobimy sobie ten, jakiś ten... Którą? No, jakąś akcję po prostu. To dawaj. Czekaj, znajdę jakąś fajną, sensowną. Blisko jakąś. O. Tak, ja mogę sobie jeszcze zaraz, jeszcze sobie może zmienię wygląd. Co ty na wyścig? Oje, jeszcze jeden pancerny chaos jest. W pobliżu. Nie wiem, ale muszę coś zrobić z wygląd, dobra? Musisz, naprawdę? Naprawdę. No weź, no ten, jak skończymy odcinek, to sobie zrobisz, bo ja niedługo będę musiał skończyć. Dobra, no więc dawaj. Tylko tą akcję i...
Ja już lecę do ciebie. Już ty zaraz przelecę. Ej, ty gdzie idziesz? Do tej akcji, co zaznaczyłem. A jaka zaznaczyłeś akcję? Bo mi nic się nie wyświetliło. Pancerny chaos, taki obo, ten, niedaleko nas jest. Taki, wiesz, na niebieskim czołgu. Na mapie to jest. Powinno ci zresztą pokazywać, co ja zaznaczyłem na mapie, jak wrzucisz mapę. Gówno mi pokazuje. Trójce, jak jeden z tych zaznaczył, co nie? To drugiemu pokazywało, no. Że ten, że kumpel ma zaznaczone. No ja nie mam czegoś takiego. To jest pierdolone. A czy to wiesz, na tej dużej mapie. Ooh, yeah! To jest? Damn, this engine is running rough. Dobra, ja idę za tobą po prostu. Zaraz rozpoczniemy. Shit, znów mnie ścigają, tak. Dobra, to zrobimy tą akcję i kończymy. No. Dobrym akcentem. A, to jest większa trudność. Have fun cleaning it! Oh wait, it's a simulation. Ale dobrze by było, jakbyśmy mieli złoto. Tak, szacun jest najważniejszy. Say hello to Zinyak for me. Jeszcze prawie ponad 2 minuty. Jestem ciekaw, gdzie jest autostrada, bo sobie tam pozabijał samochody. No właśnie, byłoby duża, a ja cholera nie mogę jej znaleźć. Dodatkowo czołg też nie należy do najszybszych pojazdów w tej grze. Ale tam masz tyle samochodów, że... No wiem. Ale chodzi, że będzie ciężko dotrzeć. Nie wiem, jak na razie mam dosyć dużo. Ale jak 1800 jest na srebro, to ile jest na złoto? No dużo. Zgaduję, że jakieś 3 miliony. Możliwe. Jezu. Wow. Helikoptery są. Gdzie? No na zewnątrz. Przynalazłem autostradę, jest kurwa moc. Jedziemy pod prąd. Ja jadę do ciebie. Shouldn't have fucked with the president. Ale jeszcze minuta, jeszcze trochę nam brakuje. Już przejechałem całą autostradę. Jezu, na autostradzie strasznie mało się zbije. Fuck. No i pływam z rybkami. Tyle? Co ty zrobiłeś? O Jezu, utonąłem. Jest początku jedzie. Ja pierdolę. Kiedy jesteś tu udany? Być może. Dobra, trudno. Gdzie jest autostrada, mówisz? Nie wiem, jechałem na pałę. No, ale znalazłem ją przed chwilą. So much for a hard fight. Ha, ja wiem już gdzie jest. Prosto cały czas. Tak? No to drogą. O, to mam całkiem. Gdzie jest na prawo?
Ah, that would make Gad proud. Fuck shit. Kto jest ten idioto? Zwanie mi pisał. Ty głupi. Dobra, teraz jedziemy naprzód i czekamy na autostradę. I z autostrady się będziemy, wiesz, cofać w różne strony. Tak dalej. Hell of a way to unwind. Shit, utknąłem. All hail Zinyak, right? I'm just better than everyone. Ale spotu leci kas. Shit. Dlaczego ty, Kryza, musiałaś wtedy tak spieprzyć? Teraz idzie nam gorzej niż wcześniej. No. To. Ty klas raz dobyłem. Czołgiem. No. Brąz dopiero po 2 minutach. To niezbyt dobrze się zapowiada. Chyba, że jak uda się nam wjechać na autostradę, ty nic lub nie spierdolisz, to może będzie dobrze. O, ja jestem właśnie przy autostradzie. No tak. To jest taki most, ale... No, ale jest dosyć dużo na nim samochodów jeździ. Wracaj do celów? Aha, bo mamy pewien obszar, gdzie możemy być. Dziwne. Trochę jak Battlefieldzie. Wracaj, żołnierzu, bo będziesz miał karę. Stacja. O, stacja może być taka, niech mnie rozpierdolę. Krystian! Dobra, kończymy tą akcję, robimy co innego może. Chodź, zrobimy misję. Ja pierdolę, jesteś głupi. Gdzie jesteś? Aha, tam. Albo dobra, może jednak skończymy odcinek. No. Ja też dobra. Muszę, no. Tak, to doskonały pomysł. Nawet Krystian, nawet jak na ciebie. No dobra, no to kończymy już drugi odcinek z... Centrowa 4 zdecydowanie krótszy niż pierwszy, ale mam nadzieję, że być może się ukaże jeszcze w tym samym dniu. Więc trzymajcie się i cześć. Do widzenia.